Dzień dobry, moje przyjaciele. Was that okay? Było dobrze? Okay. Jak się macie? Okay. Bóg jest dobry. Okay. Should I sit down? You can sit down. Okay, let's try another one. Jeszcze mam mojego dnia sabato. Okay. Well, my sermon is in English. No, niestety moje kazanie jest w języku angielskim. But it's so good to be here with you together. Miło mi, że jestem w waszym gronie. Last summer we were at the camp in Satoni. Latem mieliśmy okazję spotkać się w Zatoniu na kampie. And we had a wonderful time. Było wspaniale. I met some very, very nice people, and I enjoyed the company of Polish people. Spotkałem niezwykle miłych ludzi. Cieszyłem się ich towarzystwem. Many, many years ago, I was taught a song by a Polish girl. Wiele lat temu ktoś nauczył mnie polskiej piosenki. When I was at Newbold. Gdy byłem, studiowałem w Newbold. And it went something like this. Słodziofeczka, do laseczka, do... What about zielony mosteczek? I don't know. Yeah, so, you know, it's good to be here and... You know, and last night I heard some experiences of some people we spoke together. Miło być więc z wami i cieszyć się waszą obecnością oraz dzielić się doświadczeniami. And I pray that God is going to bless us. Modlę się o Boże błogosławieństwo dla tego czasu. So this morning I would like to focus with you on a different perspective on God's revival plan. Dziś chciałem spojrzeć na Boży plan ożywienia z nieco innej perspektywy. Because when I think of revival and restoration, gdy myślę o ożywieniu i reformacji, then I'm thinking of God's original intent with human beings. To myślę o jego pierwotnym zamyśle, Bożym pierwotnym zamyśle w stosunku do rodzaju ludzkiego. And when I hear the word revival and refreshment, gdy mówię o ożywieniu i reformacji, the first thing that comes to my mind is the Bible text we read this morning in John 10, verse 10. To wiersz, który właśnie był tutaj odczytany z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 10 wiersz. That Jesus is the one who gives us fullness of life. Jezus jest tym, który daje nam pełnię życia. So I pray this morning that as we focus on this topic. A zatem modlę się, aby ten temat, który będziemy teraz badali, that our hearts will be blessed and inspired. Aby nasze serca były poruszone i zainspirowane. Because the holy angels are here with us. Bo święci aniołowie są tutaj pośród nas. And the Spirit of God is here. I Duch Boży także. And I pray that the forces of evil will be kept back. Modlę się o to, aby siły zła były odseparowane. So let us pray together. Módlmy się. Our God and Father. Nasz Ojcze i Boże. We thank you for the inspiration of your word. Dziękujemy Ci za natchnione słowo Twoje. And we thank you that these are not human words. Dziękujemy Ci, że to nie są ludzkie słowa. But that you have spoken through the Spirit to people to share with us. Ale że to Ty przez Ducha do ludzi przemówiłeś i oni się z tym z nami podzielili. So as we enter this holy ground. A zatem wkraczając na to święte, na ten święty teren. May your Spirit guide us. Prowadź nas swoim Duchem. As we follow Jesus. Bo chcemy podążać za Jezusem. Amen. Amen. You know, up until about 3 years ago, mniej więcej 3 lata temu, I used to work in a youth prison. Pracowałem w więzieniu dla młodocianych. And it was so heartbreaking to see young people between the ages of 12 to about 23 in prison. Moje serce bolało nad tym, gdy widziałem tych młodych ludzi w wieku od 12 do 22 lat w więzieniu. These young people had what we call behavior problems and criminal behavior. Mieli problemy z zachowaniem i niestety wkroczyli na drogę przestępstwa. And as these children came in prison, będąc w tym więzieniu, they used to live in some kind of compound, mieszkali w jakichś oddziałach, and they all had their rooms, każdy miał swój pokój. And then in the middle of the compound there was a big table and family life was imitated. A po środku z każdego pokoju wychodzili, no i w jakiś sposób starali się naśladować życie rodzinne. Niektórzy starali się przewodzić i zachowywać się jak rodzice, aby prowadzić te dzieci. Starali się stworzyć atmosferę domu.
So that they could have a positive feeling. Aby mieli to pozytywne, te pozytywne odczucia. And to challenge negative thinking. I odrzucili negatywne myśli. In order to foster positive behavior. Aby ich pozytywne zachowania były wzmacniane. So the idea was that in the interaction with these leaders. Pomysł polegał na tym, że wspólne interakcja z tymi przywódcami grupy pobudzi ich do nowego, lepszego życia. And hopefully the chances for improvement would be enhanced. I że będą mieli nadzieję na powrót do normalności. After a while ago, I decided to go and work with adults. Po jakimś czasie zdecydowałem pracować również z dorosłymi. And then I switched to what is called a forensic psychiatric clinic. You switched to? Yes. Zająłem się psychiatrą kliniczną. Kryminalistyki. Yes, I will explain a little bit. So these are people that have committed very serious offenses. Są to ludzie, którzy popełnili bardzo poważne przestępstwa. And as they are looked at by psychiatrists and psychologists and the judges. Przyglądają się im psychologowie, psychiatrzy i sędziowie. Then they notice that there is some kind of a little kind of a mental disturbance. They say because when you commit a very serious crime of that nature, then there must be something wrong. Dochodzą do wniosku, że coś musi być nie tak z ich psychiką, jeśli popełnili tak poważne przestępstwo. So these people would have a sentence for 8, 9, 10, 15 years. Zatem mamy tutaj osoby, które mają wyrok 8, 9, 12 lat. And then after that they would go to psychiatric center. I po tym okresie trafiają do centrum psychiatrycznego. And then they would get treatment. I tam są leczeni. So I remember my first time when I went there. Pamiętam, gdy udałem się tam po raz pierwszy. I was accepted to work there as a psychologist. Objąłem stanowisko psychologa. But as you know, before that I was a pastor for about 18 years. A byłem wcześniej pastorem przez 18 lat. So I remember the first day when I went in. Pamiętam ten pierwszy dzień jak dziś. I was to meet the psychiatrist of the clinic. Miałem spotkać się z psychiatrą tejże więziennej przychodni. So I walked in and I saw a man sitting very nicely shaved, very clean. Zobaczyłem tam mężczyznę bardzo dobrze ubranego, ogolonego. And I thought, well, you know, he makes a good impression. He looks good. Wydało mi się, że wszystko będzie dobrze. Dobrze się zapowiada. So I said, good morning, sir. Przywitałem się z nim. Are you the psychiatrist? Pytam, jest pan psychiatrą? Then he started laughing. He said, no. Zaczął się śmiać i powiedział, nie, w żadnym wypadku. Who are you? A kim jesteś? I'm a patient here. Jestem pacjentem. Oh, okay. To się zdziwiłem. So I didn't say, you don't look like a patient. Nie powiedziałem mu, że nie wygląda na pacjenta. But as I met all the different people. Spotykając się z różnymi ludźmi w tym miejscu. Then I couldn't see the difference between the patient and the staff. Nie zauważałem różnicy między pacjentami i lekarzami, członkami obsługi. Because they look like normal people. Wszyscy wyglądali normalnie. You couldn't see on the outside that there had something wrong. Na zewnątrz nie było widać, że coś z nimi jest nie tak. But the interesting thing is that the treatment is supposed to help these people to come to some kind of revival. Interesujące jest to, że leczenie, jakim są poddawani, ma ich doprowadzić do pewnego ożywienia, przebudzenia. So that they are more aware of the risk in their thinking. Aby byli świadomi ryzyka, jakie drzemie w ich myśleniu. Po kilku latach tego leczenia wychodzą na zewnątrz, do ogólnej społeczności. And as a matter of fact, there are about tens of thousands of people living in society like that. I są dziesiątki tysięcy osób tego typu, których spotykamy na co dzień. And they have to come back once in a while to the clinic. Co jakiś czas przychodzą z powrotem do tej przychodni. Because they believe that with this treatment they have some kind of revival to have a better life. Wierzą, że dzięki temu ich życie będzie odnowione. These are people that sometimes are teachers. Są to ludzie, którzy czasami są nauczycielami. Nurses. Pielęgniarkami. Medical doctors. Lekarzami. All kinds of people. Różnego rodzaju profesji. We have a family life. Uczestniczą w życiu rodzinnym. We have a business. Prowadzą biznes. And these are people that you know that behave 99% of the time normal. I w 99% zachowują się normalnie. But deep there is some abnormality.
Ale gdzieś głęboko jest pewne skrzywienie w ich umyśle. You see, severe thinking and disordered thinking. Zaburzenie myślenia doesn't only exist among these people. Nie tylko zdarza się tym ludziom. But twisted thinking and emotional problems exist among all people. Pokrętne myślenie i problemy emocjonalne zdarzają się zwykłym ludziom. And even among religious people. Także tym bardzo religijnym. I don't know if you heard about a couple of years ago and just recently. Nie wiem, czy słyszeliście tę historię, którą wam powiem. Even in churches it was headline. Nawet w kościołach takie rzeczy się zdarzają. W jednej z gazet nagłówek głosił, so-called spiritual leaders, że tak zwani duchowi przywódcy, conducting communion service, prowadzący wieczerze, praying, modlący się, teaching the word of God, którzy głoszą Słowo Boże, counseling people, udzielają rad ludziom, doradzają, praying, modlą się, and at the same time they had something dark inside. A w tym samym czasie jest w nich jakieś jądro ciemności. Leading a double life. Prowadzą podwójne życie. Because they were committing sexual offenses. Bo popełniają przestępstwa seksualne. And you know that in some churches, especially among priests in certain areas, these are, you know, there have been people who were working with the Bible, working with spirituality, but at the same time committing offenses. Niestety zdarza się tak w kręgach religijnych, że osoby te pracują w sferze duchowej, ale jednak popełniają takie przestępstwa. So these kind of things exist among all, among all communities. Tak więc te odchylenia pojawiają się w różnych społecznościach. But to me, ale dla mnie, I can understand that someone is a patient and then he gets a sentence and is being treated. Jeśli chodzi o mnie, to rozumiem to w przypadku osoby, która ma wyrok i przechodzi leczenie. But the shocking thing to my mind has always been. Ale zawsze szokującym dla mnie jest to. How can someone use the Bible? Jak ktoś, kto korzysta z Pisma Świętego, pray, modli się, teach the word of God, uczy Słowa Bożego, give communion, prowadzi uroczystość Wieczerzy Pańskiej, and at the same time express this kind of behavior. I w tym samym czasie winien jest takiego zachowania. A mixture of spirituality, pomieszanie duchowości and some kind of insanity. I pewnego rodzaju szaleństwa. You know, these are all examples that show us something. Są to przykłady, które świadczą o jednym. They show us that the deep contamination of sin is deeply ingrained in society and in people. Że grzech zanieczyszcza głęboko całe społeczeństwo. Because no one is perfect. Bo nikt nie jest doskonały. And we are all infected by the virus of sin. I każdy z nas zainfekowany jest wirusem grzechu. And this virus infects our genes. On wpływa na nasze geny. Our thinking. Nasze myślenie. Our feeling and everything. Nasze uczucia i wszystko, co jest w tym świecie. So there is a fundamental disorder. A zatem mamy fundamentalne zaburzenie porządku. And that's the disorder of sin. Jest to zaburzenie spowodowane przez grzech. And we all know where it started. I wiemy, gdzie się to zaczęło. It started in the mind of Satan. Zaczęło się w umyśle szatana. This virus of sin and disorder. Wirus grzechu i nieprawości w jego umyśle. And it has affected everything on this planet. I jak rozprzestrzenił się, wpływając na każdą rzecz i na każdego człowieka na tej planecie. Gdy czytamy książkę Wielki Bój, zauważamy, że nawet w służbie kościelnej aniołowie ciemności otaczają tych ludzi, starając się wpłynąć negatywnie na nasze myślenie. Starając się wybrać Słowo Boże z serc i umysłów ludzi. But this morning we are here. Ale dziś, teraz spotykamy się. Because we know that Christ has conquered. Bo wiemy, że Chrystus zwyciężył. And that's why we're here today. I dlatego tutaj jesteśmy. Because the blood of Jesus Christ. Ponieważ krew Jezusa Chrystusa has put a halt to Satan. Zatrzymała napór szatana. That's why we have a church service this morning. Dlatego dziś mamy tutaj nabożeństwo. Because of Jesus Christ who died and gave himself for us. Ponieważ Jezus zmarł i oddał samego siebie za nas. And we know that one day. I wiemy, że pewnego dnia. This is going to pass. Wszystko przeminie. And that there will be no disturbance. Nie będzie już problemów. You see, but
today. Ale jesteśmy tutaj w tym momencie. The second coming of Christ. I w tym czasie do drugiego przyjścia Chrystusa. We are living in this world. Żyjemy w tym świecie, w takim jakim on jest. You know, and the challenges that we face are very serious. Wyzwania, przed jakimi stoimy, są poważne. Because the Bible is telling us that nobody knows the heart of a human being. Pismo Święte mówi, że nikt nie zna serca człowieka. Let us read together Jeremiah 19, verse 9 and 10. Odczytajmy z Księgi Jeremiasza, rozdział 19. Jeremiah 19, verse 9 and 10. Wiersze 9 i 10. Jeremiasz 19, 9, 10. Yes, you can read it in Polish. Okay. I sprawię, że jeść będą ciała swoich synów i ciała swoich córek. I jeden jeść będzie ciało drugiego podczas oblężenia i ucisku, którymi gnębić ich będą ich wrogowie i czyhający na ich życie. It should be 9, I think. It's about the deceitful heart. O sercu zwodniczym. You get my glasses. 17. 17, oh, 9 and 10? It's 17, sorry. Mm-hmm. 17, yes. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. You see what happened when you're above 50? Widzicie, tak się dzieje, jak się ma po 50. Then you need certain reading glasses. Potrzebne są okulary. And last night I was too proud to take my reading glasses. Ja byłem zbyt dumny i próżny, żeby wziąć te okulary ze sobą wczoraj wieczorem. I said I'm going to try it without reading glasses. Powiedziałem sobie, że będę próbował bez okularów. And the 7 looked like a 9. Siódemka wygląda jak dziewiątka. So. You know, I used to always tease my wife because my wife had reading glasses before I had them. Przekomarzałem się zawsze z moją żoną. Pardon, my wife had reading glasses before I had reading glasses. Że żona miała okulary wcześniej, potrzebowała wcześniej niż on, no i tak się przekomarzał z nią. So I used to tease her. Tak, trochę tam denerwował swoją żonę. But now I have my reading pierwsza. Glasses. And young people, you will all have reading glasses sometime. A teraz ja potrzebuję. Pamiętajcie wszyscy młodzi, że też będziecie potrzebowali. Okay. So if you look at this Bible text. Przyjrzyjmy się temu tekstowi. What is this telling us? Co tu czytamy? It's telling us that the heart of human being is really undependable. Czytamy, że serce ludzkie, na sercu ludzkim nie można polegać. You know, and I don't like that thought. You don't like. I don't like it. Nie podoba mi się ta myśl. No. Because I want to be dependable. Bo ja chcę być takim człowiekiem, na którym można polegać. That if you promise something, that you want to stick to it. Jeśli coś obiecuję, to chcę tego dotrzymać. You know, when I thought about this. Myśląc o tym. I'm thinking about Jesus. Przypominam sobie Jezusa. You know, just before Jesus entered Gethsemane. Zanim wstąpił do Getsemane. He was there with his disciples. Przebywał ze swoimi uczniami. And he was telling them, my friends. Powiedział, przyjaciele. A difficult time is coming and I will be hanged on the cross. Nadchodzi na mnie ciężka chwila. Będę wisiał na krzyżu. And they will take me away. Zabiorą mnie od was. And you will be shattered. A wy rozproszycie się. What did Peter say? Co mówi Piotr? No, Lord, not me. Nigdy, Panie, przenigdy. Ja I'm going to be there for you. Będę z tobą. And the Bible tells us that all the rest of the disciples said, "But I am going to be there." I czytamy, że inni apostołowie też mówili: "Panie, będę tam z tobą." And then Jesus said, "No." A Jezus powiedział: "Niestety nie." You will deny me. Zaprzecie się mnie. And you will all run away. I wszyscy ode mnie uciekniecie. But they thought they knew themselves. Oni myśleli, że siebie znają. No, Lord, I won't do that. Panie, na pewno tego nie zrobię. And then they went into the Garden of Gethsemane. No i gdy przyszli do ogrodu Getsemane. And Jesus said. Pray with me. Jezus zachęca ich do modlitwy. For I'm scared. Bo jestem, moja dusza się trwoży. Because although he was the Son of God, chociaż był synem Bożym, he took human flesh. Przyjął ludzkie ciało. And the disciples said, "We will be there with you, Lord." A
Uczniowie zapewniali: Panie, będziemy z Tobą. We're going to pray with you. Będziemy się z Tobą modlić. They thought they knew themselves. Myśleli, że siebie znają. And what happened? Co się dzieje? As Jesus went away to pray Jezus... and wrestle with what was ahead of him. Jezus udał się na miejsce ustronne, aby się modlić i toczył wewnętrzną walkę. I can imagine Peter being there and starting to pray. Wyobrażam sobie, że Piotr też chciał się pomodlić i wszyscy apostołowie także. They wanted to be dependable. Chcieli, żeby można było na nich polegać. And as they started praying, i zaczynają się modlić, ale ich powieki coraz bardziej ciężeją. It's not me. And Jesus came back. Jezus wraca do nich and found them i znajduje ich sleeping. Śpiącymi. The Bible tells us, Pismo Święte mówi, that the heart is deceitful. Że serce jest podstępne. Even in our best, with our best intentions, nawet gdy mamy najlepsze intencje, our heart nasze serce is not dependable. Jest czymś, na czym nie można polegać. And only Jesus is dependable. Tylko Jezus jest. So we can't trust ourselves. Tylko na Jezusie możemy polegać. We have to trust Jesus in everything. Dlatego nie polegajmy na sobie, ale na Chrystusie even we wszystkim. When we read our Bibles. Gdy czytamy nasze Pisma Święte. Even when we serve God. Gdy Mu służymy. Even when we preach. Nawet wtedy, kiedy każemy. In everything we do. We wszystkim, co czynimy. Our own heart is not dependable. To pamiętajmy, że nie możemy polegać na swoim sercu. It's only Jesus. Tylko Jezus. You know, I have met people. Spotkałem ludzi, who are very spiritual, bardzo uduchowionych. You know, and doing good Bible study, prophecy, everything. Studiujących Biblię, znających proroctwa, wszystko poukładane. But when it comes to fighting the nature of the flesh. Ale gdy mieli zmierzyć się z naturą cielesną, not getting angry, żeby się nie zdenerwować, getting upset, żeby nie mieć urazy do kogoś. Getting hurt, czy nie czuć się zranionym, when you're not elected, gdy nie są wybrani na jakiś urząd, because you served the church for many years, bo przecież przez tyle lat służyli Kościołowi, when people haven't seen you, a ludzie ich nie zauważyli. And all the things you've done for the church, wszystko, co robili dla Kościoła, all the things you've done for everybody, dla wszystkich, wszystko robili, and people don't say anything, a ludzie tego nie zauważają. Of course we have good intentions. No przecież mamy dobre intencje. We serve God. Służymy Bogu. But at the same time you are human beings and feel these things inside. Ale jesteśmy ludźmi i takie odczucia pojawiają się w naszym wnętrzu. You know, there is one thing that is very serious. Jest pewna poważna, bardzo poważna is sprawa. That the people that I met, those patients, w przypadku tych pacjentów, których they spotkałem, all looked healthy. Oni wszyscy wyglądali na zdrowych. But there is something that is called within forensic psychology, it's called the mask of sanity. Ale w tym dziale psychologii jest pojęcie tak zwanej maski the mask of sanity. Zdrowia, czyli jakby wydają się, że są zdrowi. So they look healthy. Wyglądają na zdrowych. Look very nice. Bardzo dobrze się prezentują. Balanced. Zrównoważeni. Good teacher. Dobry nauczyciel. Good priest. Dobry ksiądz. Good everything. Dobre wszystko. On the outside. Ale tylko na zewnątrz. But deep in the inside. Ale we wnętrzu. There's something wrong. Jest coś nie tak. And so somebody can look very spiritual. A zatem możemy wyglądać na uduchowionych. But you don't know what's happening on the inside. Ale nie wiesz, co dzieje się w środku. And the Bible is telling us. I Biblia mówi, that in the last days, że w ostatnich dniach that Satan is going to manifest himself in magnificent ways. Szatan będzie się objawiał w cudowny sposób. That he's going to try to infect people, all the evil angels, with thoughts and ideas. I wraz ze swoimi złymi aniołami starał się wpływać na umysły ludzi. That he's going to try to project his image in people. Aby to jego obraz był odtworzony w ludziach. And that we will witness a breakdown. I spowoduje nasze załamanie. Of values. Załamanie wartości. Of aggression. Pojawi się agresja. Let us read together 1 Timothy 3. Czytajmy z pierwszego listu do Tymoteusza. 1-5. Trzeci rozdział od wiersza pierwszego and po piąty. This is the right text. 1 Timothy? Yes. 1 Timothy 1-5. It is the right text because I had my reading glasses on when I was looking for it. I to jest ten właściwy tekst, bo już odczytałem go w okularach. 1 Tymoteusz 3:1-5. Yes, you can read them. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.
Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz. Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? No, it's First Timothy, sorry. Second Timothy. Yes. Okay, jednak drugi list do Tymoteusza. But that was I think good. I had my reading good, glasses that was on. Good as well. No? It was good as well. Second yeah. Timothy. Yes. I tell you, I hate those reading glasses. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Okay. So the first text that was read. A zatem ten pierwszy tekst, który był odczytany. First Timothy 3. Z pierwszego listu do Tymoteusza. That speaks about the qualifications of the overseers. Mówi o kwalifikacjach tych, którzy mają nadzorować. And the second part. A druga część. Was about the conditions in the end time. Mówi o warunkach, jakie panować będą w czasach końca. You know. Why does the Bible tells us about the qualifications of people who are involved in church ministry? Po co Biblia mówi nam tutaj o kwalifikacjach osób służących w kościele? Why does the Bible give qualifications about what's an overseer, what's the attitude? Po co daje nam informacje o nastawieniu, jaki powinni mieć? Because even if you're an overseer in the church. Bo nawet jeśli jesteś przywódcą w kościele. A pastor. Pastorem. A deacon, diakonem, or an elder, czy starszym zboru, or whatever leadership position you have, czy jakąkolwiek inną przywódczą funkcję w kościele pełnisz, we are all part of human nature. To częścią naszego życia jest ludzka natura. And when the Bible tells us that independable is the heart. Biblia mówi nam, że serce jest jakby niezależne. Because I'm an elder. A ponieważ jestem starszym zboru, I'm a deacon, jestem diakonem, I'm a pastor or a church leader, czy pastorem i przywódcą na innym, w innej funkcji, I am still part of the same human nature. To i tak mam udział w ludzkiej naturze. You know, and I believe, i wierzę, that when God called us as leaders, że gdy Bóg powołuje nas na przywódców, that there's one that really hates us. Jest jeden, który nas bardzo nienawidzi. And that's the enemy. I to jest nasz wróg. So he is after you. A zatem on kroczy krok w krok za nami. All the time. Cały czas. Because you're on the other side. Bo my jesteśmy po drugiej stronie. And actually what we have done as leaders. I to, co uczyniliśmy jako przywódcy. Is to make a decision against the power of evil. To było podjęcie decyzji przeciwko mocy and you say, ciemności. I'm going to fight you with the power of the Lord. Mówimy, że będziemy walczyli z tymi siłami, I'm going mocą to fight Bożą, you with the Holy Spirit. Mocą Ducha Świętego. I'm going to fight you with the power of the word. Sprzeciwię ci się mocą Słowa Bożego. And I'm going to commit my life to rescue people from you. I moje życie będzie poświęcone ratowaniu innych ludzi. So the devil is after us. Dlatego szatan kroczy za nami. Us. Nienawidzi nas. And he's going to do everything to make you have problems in your relationship. I zrobi wszystko, abyśmy mieli problemy w naszym związku. With your kids maybe. Może z dziećmi. In the church. W kościele, z Bożym. Or wherever. Gdziekolwiek. Because he hates the involvement and the commitment. Ponieważ nie może znieść poświęcenia i oddania. But we have our master Jesus. Ale my mamy mistrza naszego Jezusa. And he is leading us. I on nas prowadzi. You know, and if Jesus has experienced difficulties and challenges. Wiemy, że Jezus też doświadczył trudności i problemów. We will experience them as well. My ich też doświadczymy. Was Jesus popular? Czy Jezus był popularny? Among the leadership? Wśród przywódców? He wasn't. Nie. You know, this is a very trying time we're living in the end time. To jest czas próby w czasach końca, w jakim żyjemy. Because this is a matter of life and death. To jest kwestia życia lub śmierci. And if you think about the fact that Jesus was the most pure human being that ever lived on this planet. I gdy zdacie sobie sprawę z tego, że Jezus był najczystszą osobą, istotą, jaka żyła na tej ziemi. With pure love from heaven. Czysta miłość, która stąpiła z nieba. He was sharing the love of God.
i dzielił się tą miłością Bożą. And then you know the rumors that went about around him, about him. I wiemy, jakie plotki na jego temat były głoszone. Nienawidzili go. And they were trying to find fault against him. I starali się wyszukać w nim błędy. And when he hang on the cross, a gdy był rozciągnięty na krzyżu, ludzie stali i mówili, wołali, zejdź z krzyża, jeśli jesteś Synem Bożym. And Jesus was hanging there, a Jezus wisi tam na krzyżu i modli się, przebacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. That is the calling that Jesus is giving us this morning. Oto powołanie, jakie Bóg dzisiaj daje nam, as leaders, jako przywódcom, to have a spiritual look, abyśmy spoglądali oczyma duchowymi. To have a spiritual eye, aby to było oko duchowe. And come to a new commitment. I poświęcili się na nowo. You know, today, dziś I want to challenge us as leaders, pragnę zaprosić was do tego, jako przywódców, to go in the footsteps of Jesus, abyście wstępowali w ślady Jezusa. Because Jesus is the answer. Ponieważ, we know that. Ponieważ Jezus jest odpowiedzią i my to dobrze wiemy. And Jesus is forth in a revival on earth. I Jezus oczekuje ożywienia na ziemi. To revive everybody back to spiritual life. Chce odnowić każdego w jego życiu duchowym. To God's original intent. Aby spełnić jego pierwotny zamiar. And actually I see Jesus as the spiritual therapist from heaven. I widzę, postrzegam Jezusa jako duchowego terapeutę, który zstąpił z nieba. Because we know that faith brings healing. Bo wiemy, że wiara uzdrawia. And that is what Jesus brought on earth. I to właśnie to Jezus so przyniósł Jesus na ziemię. Is, I would say God's therapist from heaven. Jezus jest Bożym terapeutą zesłanym na naszą and ziemię. And he came on earth. On tutaj przyszedł. And he said, I have come to give them life and to give them life in abundance. Przyszedł, aby dać życie i aby ono było obfite. And when Jesus met people, Jezus spotykał ludzi, who were downtrodden in life, którzy byli zdeptani przez życie, who were demon possessed, którzy byli opętani przez demony, who were sick, którzy byli chorzy, who didn't have a dignified human life. Pardon? We didn't have a dignified human life. W których życiu nie było żadnego szacunku do samych what siebie. Did Jesus do? I co Jezus z nimi robił? He brought healing. On im przynosił uzdrowienie. Ellen G. White tells us that Jesus spent at least 2/3 of his time in healing. I Ellen White pisze, że Jezus spędził przynajmniej 2/3 swojej służby na uzdrawianiu. And 1/3 in preaching. A 1/3 na nauczaniu. She tells us that Jesus mingled with the people. Pisze, że Jezus przebywał wśród ludzi. And he went around as somebody desiring their good. I przemieszczał się pośród nich jako ten, który pragnie ich dobra. And then he served their needs. Widział, jakie są ich potrzeby. And when he i służył the im. Needs, zaspokajał ich potrzeby. Then he said, follow me. A na końcu powiedział, pójdźcie za mną. So Jesus is giving us the example as leaders. A zatem Jezus jest przykładem dla przywódców. What it means to be a spiritual therapist. Co to znaczy być duchowym terapeutą. You know, today a lot is being done to heal people. Dziś w obecnych czasach wiele czyni się, aby pomóc ludziom uzdrowić. A lot of money is spent. Wiele funduszy na to się to przeznacza. Treat addiction, aby leczyć od uzależnień. To help people to relax, aby mogli się zrelaksować. To help people have a more balanced life, aby mieli zrównoważone życie. And to tackle their problems. I mogli radzić sobie z problemami. And I believe that all these initiatives, i wierzę, że każda z tych inicjatyw, are pointing towards God's solution. Kieruje nasz wzrok ku rozwiązaniu Bożemu. Because that is what God wants for us. Ponieważ tego właśnie Bóg chce dla nas. That we are restored back to the original. Abyśmy byli odnowieni do But tego oryginalnego, pierwotnego stanu. One solution. Bo jest tylko jedno rozwiązanie. And that is God's revival plan. I to jest Boży plan ożywienia. Because everything that human beings do, bo wszystko, co człowiek czyni, is limited. Jest ograniczone. If you go to the doctor, you get medicine. Gdy udamy się do lekarza, otrzymamy lekarstwo. If you are stressed, you need to relax. Jak jesteś zestresowany czy zestresowana, no to musisz się rozluźnić. Gdy nie masz pokoju w umyśle, no to musisz w jakiś sposób go znaleźć. But the real satisfaction and the fulfillment of the soul is only in God. Ale prawdziwa satysfakcja i spełnienie naszej duszy jest tylko w Bogu. And that is why we're in church today. I dlatego dzisiaj jesteśmy w kościele. Because Jesus, our heavenly therapist,
Bo Chrystus, nasz niebiański terapeuta, has called each one of us to follow him. Powołał każdego i każdą z nas, abyśmy poszli za nim. And we are being treated by Dr. Jesus. I jesteśmy leczeni, poddani leczeniu lekarza Jezusa. Of Dr. Jesus. Cieszę się, że jestem jego pacjentem. Because Jesus is the therapist. Ponieważ to Jezus jest tym terapeutą. And as a matter of fact, his therapeutic community. I w rzeczy samej jego społeczność terapeutyczna is the local church. To miejscowy kościół. So the local church is God's therapeutic community on earth. A zatem zbór, kościół na ziemi to jest centrum terapeutyczne. The church is a healing center. Ośrodek terapeutyczny, gdzie dostępujemy leczenia. And that is why all that we do in church. I właśnie to robimy w kościele. Has a purpose. Taki jest nasz cel. And that is to lead us more into the likeness of Jesus. Abyśmy dorastali do podobieństwa Jezusa Chrystusa. To help us to be healed, to grow. Abyśmy zdrowieli i wzrastali. Why do we have Bible study? Po co nam pismo, studium Pisma Świętego? Bible study is actually Bible therapy. Studium Pisma to terapia Pismem. When we pray, gdy modlimy się, it's pray therapy. To jest modlitwa, to jest terapia modlitwą. When we sing praises to God, gdy uwielbiamy Boga, this is praise therapy. To jest terapia uwielbieniowa. When we are being baptized, gdy jesteśmy chrzczeni, then that's baptism therapy. To jest to terapia przez chrzest. When we have communion service, gdy mamy wieczerzę pańską, that is God's communion therapy for us. To jest terapia Jezusa Chrystusa when przez wieczerzę pańską. Witness, gdy On wzywa nas, byśmy świadczyli, it is witness therapy, to jest terapia świadczenia. To help us grow in the likeness of Jesus. Abyśmy wzrastali na podobieństwo Jezusa. Because the real healed person, ponieważ osoba prawdziwie uzdrowiona reflects the character of Jesus Christ. Odzwierciedla charakter Jezusa Chrystusa. And that is why God is calling us. I dlatego też Bóg wzywa nas. And that's why we need to be patient with one another. Abyśmy byli cierpliwi względem Because siebie. We are all patients of Jesus. Bo wszyscy jesteśmy Jego pacjentami. You know, there are many people in the world, jest wielu ludzi na świecie, who are sick, którzy są chorzy, and they need to become the patients of Jesus. I powinni zostać pacjentami Jezusa. And if I am a healed patient, i jeżeli ja jestem uzdrowionym pacjentem, then I will go to other patients, to idę do innych pacjentów, and I will tell them, i powiem im, I know where you can get healing. Wiem, gdzie możesz znaleźć lekarza. I am the best doctor. Znam najlepszego lekarza. I know the best therapist. Najlepszego terapeutę. That is my Jesus. I to jest mój Jezus. And then I will be patient with them. I będę wobec nich cierpliwy. If he is an addicted patient, jeżeli to jest uzależniony, or somebody who's committing crimes, lub ktoś, kto popełnił jakieś przestępstwo, or somebody who's living in the streets, ktoś, kto żyje na ulicy, or somebody who's living a very sinful life, ktoś, kto prowadzi bardzo grzeszne życie, or a patient who has it all together, he thinks, pardon? A patient who thinks he's got it all together, a nawet taki, który myśli, że wszystko jest poukładane w jego maybe życiu, he feels like I'm successful, myśli, że jest człowiekiem sukcesu, I have a big house, I have a very nice car, mam wielki dom, wspaniały samochód, me, nic mi nie dolega, I'm living good, żyję dobre, I dobrze żyję, to poor people, pomagam nawet biednym ludziom, I'm not sick, nie jestem chory, I don't need anybody. Nikogo nie potrzebuję. That's a proud patient. To jest też pacjent. But we, as disciples of Jesus, a my, jako uczniowie Jezusa, know that everybody out there is sick. Wiemy, że każdy jest chory. Just like us. Tak jak i my. And then in a humble way, i dlatego w pokorze we will follow Jesus. Idziemy za Chrystusem. And say, Jesus, i mówimy, will you help us? Panie, czy pomożesz mi? Open my heart and mind to the soul of this person. Otwórz moje serce i moje oczy i mój umysł na duszę tego człowieka. So that I may mingle with this person, abym przebywał z nim i poznał jego czy jej potrzeby i podzielił się twoją miłością, aby mogli się stać twoimi pacjentami. Zbawienie to proces dwukierunkowy. We have what we call horizontal evangelism. Mamy coś takiego jak horyzontalna ewangelizacja. That is when we spread the gospel. Kiedy rozprzestrzeniamy Ewangelię, zwiastujemy Ewangelię. Like the example we saw this morning. Jak dzisiaj widzieliśmy z Giżycka. What a wonderful experience. Jakże wspaniałe doświadczenie. To go as healed patients of Jesus.
iść jako wyzdrowiali pacjenci Jezusa Chrystusa and bring this life to other people. I nieść światło innym ludziom. That's horizontal evangelism. To jest ta pozioma, poziomy rodzaj ewangelizacji. And share the gospel. Rozsiewamy ziarno Ewangelii. But that is when people turn around. Wtedy ludzie odwracają się and we say, we want to go the direction of God. I mówią, chcemy iść w kierunku Boga. That's the first part of this therapeutic journey. To jest pierwsza część tej terapeutycznej podróży, Because przygody. People have turned their life to God. Ludzie kierują swoje serca ku Bogu. Just like we have turned our life to the direction of God and we walk in His path. Tak jak my zwróciliśmy się ku Jezusowi i idziemy jego ścieżką. But then there is a second part. Ale jest też druga część ewangelizacji. And that's what is called depth evangelism. Ewangelizacja sięgająca w głąb. That is when the gospel began to change my thinking. Ewangelia przemienia moje myślenie. When the gospel begins to change my emotions. Zmienia moje uczucia. When the gospel begins to change my relationships. Zmienia więzi, jakie mam z innymi ludźmi. When the gospel began to do something in my life. My life is being evangelized by the gospel. Kiedy moje życie jest ewangelizowane przez Ewangelię. That means that my relationship with my wife becomes different. Inaczej odnoszę się do mojej żony. My relationship with my husband becomes different. My what? My relationship with my husband. Mój związek z mężem jest inny. My relationship with my kids becomes different. Inaczej odnoszę się do dzieci. With my colleagues. Do moich znajomych, with kolegów, my brothers and sisters. Braci i sióstr. Because my life is being evangelized by the gospel. Bo moje życie jest przemienione przez Ewangelię. You know, and as a matter of fact, people that are in a church community. I w rzeczy samej ludzie, którzy są w społeczności kościoła. Are evangelized people. To są ludzie zewangelizowani. Not just because what they believe. Nie dlatego, nie ze względu na to, w co wierzą. But because their life has been changed by the power and the gospel and the love of Jesus Christ. Ale ze względu na to, że ich życie zostało zmienione przez moc Jezusa Chrystusa. But we are still on earth. Ale wciąż pozostajemy na ziemi. And we are walking this journey towards the kingdom. I zmierzamy do królestwa. You know, the Bible tells us that this journey has only just begun. Biblia mówi, że ta podróż dopiero się zaczęła. And it will not be finished on this earth. I na tej ziemi nie skończy się. Because we are involved in the battle of good and evil. Ponieważ jesteśmy zaangażowani w walkę między dobrem a złem. But we walk this journey of faith. Kroczymy drogą wiary. As our life is being evangelized by the gospel, being treated by Dr. Jesus. Gdy nasze życie zostaje przemienione przez Ewangelię, poddajemy się leczeniu doktora Jezusa. And as we reach other people, i gdy docieramy do innych osób. And invite them to come into the community, God's therapeutic community. I staramy się, aby weszli do tej społeczności terapeutycznej Kościoła. We are growing in the image of Jesus. Aby wzrastać na podobieństwo Jezusa. You know, the Bible tells us that the journey that has started here, Biblia mówi, że podróż nasza, którą rozpoczynamy na ziemi, will never be finished here. Nie zakończy się tutaj. Because some people have only started walking with Jesus for a short time. Bo niektórzy kroczą z Jezusem tylko przez krótki okres. Others are walking a longer time. Niektórzy już dłużej. So we are all on a different phase in this journey. A zatem jesteśmy na różnych etapach tej podróży. But the nice thing is, ale dobre jest to, that this healing journey, że ta podróż uzdrowienia, is going to continue on the new earth. Będzie miała swoją kontynuację na nowej ziemi. Let us read the promise in Revelation 22. Czytajmy obietnicę z objawienia 22 rozdziału. Revelation 22. Objawienie Jana, rozdział 22. Where the Bible is telling us, gdzie Pismo Święte mówi, that God has a tree. Revelation 22, verse 1 and 2. Że Bóg ma pewne drzewo. Pierwszy i drugi wiersz 22 rozdziału. Revelation 22, 1 and 2. Apokalipsa 22, 1, 2. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo życia, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. So the Bible is showing us the future, a window into eternity. Widzimy tutaj okno na wieczność. And the Bible is telling us that on the new earth there will be a tree, the tree of life. Czytamy, że na nowej ziemi będzie drzewo żywota. That's the symbol of continual health. To jest symbol nieustającego zdrowia. And what does the Bible tells us? Co Biblia mówi? That we're going to eat of the leaves. Że będziemy spożywali jego liście. And what is the purpose of this eating? Jaki jest cel
tego spożywania, is to continue this healing process. Aby ten proces uzdrowienia był kontynuowany. And the Bible tells us that on the new earth we will grow and grow and grow in the likeness of Jesus. Dowiadujemy się, że na nowej ziemi będziemy wzrastali, wciąż wzrastali na podobieństwo Jezusa. So God's revival healing plan. A zatem Boży plan uzdrowienia i ożywienia, który rozpoczyna się tutaj, będzie kontynuowany na nowej ziemi. Nie mogę się go doczekać. Nie mogę się doczekać dnia, kiedy będę z Jezusem i z wami na nowej ziemi, aby spożywać z tego drzewa żywota. Wyglądam tego dnia, bo mam już dosyć tego świata. Mam już dosyć tych wiadomości o tysiącach rodzin, które uciekają z Syrii. We are so broken when we see all the images in the news. Wszystkie te obrazy w wiadomościach łamią nasze serce. When we see the brokenness of this planet. Gdy widzimy, jak złamana jest ta planeta. And I'm sure that God's heart must be yearning to have us home. Wierzę, że Boże serce tęskni, aby wprowadzić tutaj jego dom. To bring an end to all this sinful world. Aby zakończyć erę tego grzesznego świata. And this morning. Dziś rano. God is calling us again. Bóg wzywa nas ponownie. And there is only one purpose why God has called each one of us. I jest tylko jeden cel tego wezwania. You know what the purpose is? Wiecie, jaki on jest? There's one purpose. Tylko jeden cel. Why you and I are called. Tego powołania do służby. The only motivation of Jesus is why he called us. Jedyną motywacją do tego powołania is because he loves each one of us. Jest miłość Jezusa do każdego i każdej z nas. That's why he called you. Dlatego on nas powołuje. He says, I love you. Mówi, kocham cię. You are my son. Jesteś moim synem. You are my daughter. Jesteś moją córką. And I love you. I kocham cię. So that's why he called each one of us. Dlatego też powołuje on każdego i każdą z nas. But then he says the following. I później mówi. Matthew 4:19. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, wiersz 19. He called us for a purpose. Powołał nas w określonym celu. That's why he's called us. Matthew 4:19. Ewangelia Mateusza, rozdział 4, wiersz 19. Przypomnijmy sobie to powołanie, to wezwanie. God hasn't called us to come and enjoy the goodies of eternal life. Bóg nie powołał nas, byśmy przyszli i cieszyli się dobrami życia wiecznego. I said, God, always so good to be with you. Byśmy mówili, Panie, tak dobrze jest tutaj z Tobą być. It's so good to know all the Bible studies. Tak dobrze znać głęboko Biblię. It's so good to enjoy the communion with Jesus. I cieszyć się społecznością z Tobą. No, God has called us with a purpose. Nie, Bóg powołał nas do określonego celu. What's the purpose? Matthew 4:19. Jaki on jest? Mateusz 4:19. That's why he called the disciples. Taki był cel powołania uczniów. Let's read it. Czytajmy. Yes, you can read it. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. So what's the purpose? Jaki jest cel? You can say something. Evangelism. Evangelism. Okay? What is Jesus saying here? The fishers of men. I will make you. Uczynię was. I will make you. Zrobię was. So what Jesus has called us for is. A zatem Jezus powołał nas. To come in his school. Byśmy przyszli do jego szkoły. And he said, I'm going to make you. A on nas stworzy, zrobi z nas kogoś. Because I am the fisher of men. Ponieważ on też jest rybakiem ludzi. I am the fisher of men, Jesus says, he is. Jezus mówi, ja jestem rybakiem ludzi. And he says, I will make you. I ja sprawię, że wy też będziecie. My prayer for you this morning is. Modlę się o to. Is that you will allow Jesus to make you. Abyście pozwolili Jezusowi, by was przemienił i uczynił i by ten proces trwał dalej. Let me share a story with you. Pozwólcie, że podzielę się z wami historią. When I was working in prison, gdy pracowałem w więzieniach as a psychologist, jako psycholog, I went to one of the units. Udałem się do pewnego oddziału. And someone told me, one of the guards, he said, John, there's a man who'd like to talk to you.
Jeden ze strażników powiedział mi, jest mężczyzna, który chce z tobą porozmawiać. But be careful. Ale uważaj. He's mean. On jest złośliwy. He's a very, very experienced criminal. To jest bardzo, bardzo poważny przestępca. And usually doświadczony przestępca. When a prisoner wants to speak to me, i jeśli ktoś chce z nim rozmawiać, they are very intelligent. To musi być, to on jest bardzo inteligentny. This man is a psychologist? Myśli sobie, to jest psycholog. What can he do for me? No to co dla mnie może zrobić? Okay. You know, and then they will come with you and say, you're a good psychologist. Powie, jesteś dobrym psychologiem. And then they will try to get something from you. I będzie starał się coś od siebie wyciągnąć. So they said, be careful. Tak więc powiedział ten strażnik, uważaj. So I said, well, let him come. Okay, powiedziałem, niech przyjdzie. So I first went and I prayed to God. Modliłem się gorąco do Boga. I said, you know, God, I'm not experienced as a criminal. I'm not experienced as a criminal. Okay, ja doświadczam. Boże, ja nie mam doświadczenia kryminalnego. And this guy's are very intelligent. A on jest bardzo inteligentny. You know what he wants. I on wie, czego chce. Will you help me? Panie, czy pomożesz mi? Speak with this man. Gdy będę z nim rozmawiał? And then I called and I said, let him come. No i wezwałem go do siebie. And then he came. Przyszedł. A short guy. Niewielkiego wzrostu. Muscles like this. Porządnie zbudowany. Short trousers. Krótkie spodenki. And he came. Wow, I said, okay. No. He sat down across the table. Usiadł po drugiej stronie stołu. And he sat down like this. I powiedział tak. I said, well, what can I do for you? A ja zapytałem, co mogę zrobić dla ciebie. He looked at me like this. Popatrzył. I said, Lord, help me. I powiedziałem, Panie, pomóż. So I said, why are you here? Zapytałem, dlaczego because tu jesteś? You have to be direct with these guys. Musisz być bardzo bezpośredni z takimi ludźmi. I said, what brought you to prison? Co cię tutaj sprowadziło? He said, well, you know, I wanted to get rich quickly. No, chciałem się szybko wzbogacić. So I was going to estate agents. Yeah, I used to go to estate agents. These are people who sell houses. Do tych, którzy sprzedają domy. And I used to tell them, listen. I mówiłem im. When you sell that house, jeśli sprzedasz ten dom, 10% for me. To 10% będzie dla mnie. And if you don't, a jeśli nie, no to koniec z tobą. Okay. Propozycja nie do odrzucenia. So this guy was carrying a gun. Tak więc miał ze sobą broń. And he was rich. Był bogaty. Okay, and then one day, pewnego dnia, the police caught sight of him. Policja go namierzyła. He was in Amsterdam. Był w Amsterdamie. It was dark, and he said, and as I was walking in the streets, było ciemno i szedł sobie ulicą. I heard somebody shouting my name. I ktoś zaczął wołać mnie po imieniu. And I got scared. I przestraszyłem się. So I shot in the air. Więc szybko dałem nogę. And then he said, and then I heard I heard shot. Brrr. Leciał jak szalony. And then he said, and then suddenly I felt weak. Oh, somebody shot him. Yes. Okay, czyli ktoś puścił serię z karabinu so i trochę jakoś się zaczął. And then afterwards he had lots of shots. Zaczął chwiać. And he was osłabł. No, i jedna z kul trafiła. And then he fell in a ditch. No i wpadł do rowu. And he said, and I was lying there, nobody could find me, and it was so dark, and suddenly I saw a big light. Nikt mnie nie widział, a ja leżałem w tym rowie i zobaczyłem naraz wielkie światło, and mocne światło. That, I don't know anything. I potem już straciłem przytomność. But in the end he was found, znaleziono go, brought to hospital, zawieziono do szpitala, on, przeprowadzono operację i skazano. And then he said, and then he pulled up his t-shirt. He pulled up his t-shirt. Wyjął swoją koszulkę. He said, look here. I powiedział. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 bullet holes. 19 dziur po kulach. I was shot 19 times. 19 razy dostałem. He said, I have a question for you. I mam dla ciebie pytanie. Why am I still alive? Dlaczego jeszcze żyję? I said, Lord, what to say? Powiedziałem, Panie, co mam powiedzieć? So I prayed. Modliłem się więc. I looked at him. Popatrzyłem na niego. And I said, you saw this big light. I powiedziałem, zobaczyłeś to silne światło. Yeah, it was so peaceful. Tak, czułem się wtedy, jakbym miał pokój w sercu. And I don't understand. I nie rozumiem dlaczego. And then suddenly something hit me, the Holy Spirit. I coś mnie uderzyło. I said, oh yes, I know why you're alive. A ja powiedziałem, tak, wiem said, dlaczego what, żyjesz. Really? You know why I'm alive? Naprawdę wiesz dlaczego żyjesz? I said, yeah, I know. Tak. I said, man, I know why. Wiem dlaczego. I said, you know, your story is in the Bible. Bo twoja historia została zapisana w historii. I said, w Biblii. Yeah, your story is in the Bible. Tak, naprawdę? He said, really? Naprawdę? I said, yeah. Tak. Man, Luke 15. Człowieku,
Ewangelia Łukasza, rozdział 15. Who's Luke? A on się pyta, kto to jest Łukasz? I said, that was one of the disciples of Jesus. No, to jeden z uczniów Jezusa. He said, was a disciple of Jesus, man. No, to był uczeń Jezusa. Oh yeah. O tak. And he walked with Jesus. No i chodził z Jezusem. And Jesus is telling a story just like your life. I Jezus opowiada historię taką, która pasuje do twojego życia. I said, you know why you're alive? Wiesz, dlaczego żyjesz? Because you are a lost son of God. Bo jesteś synem marnotrawnym Boga. And you needed to be found. I potrzebowałeś, by cię ktoś odnalazł. That is why you're still alive. Dlatego wciąż jeszcze żyjesz. Luke 15, the parable of the lost son. Przypowieść o synu marnotrawnym, Ewangelia Łukasza 15. And he looked at me. Popatrzył na mnie. I said, yes, God loves you, man. Bóg cię kocha. That's why you're still alive. Dlatego wciąż jeszcze żyjesz. Otherwise you would have been dead. W innym wypadku już byś nie żył. And then he told me his story, how he was abused as a little boy. He had a terrible life. Opowiadał mi, jak był maltretowany w dzieciństwie. Straszne życie. But God wants you. Ale Bóg chce ciebie. So I prayed with him. Modliłem się z nim. And he started crying, crying, ten człowiek crying, płakał crying. Jak dziecko. And then he left. Później opuścił ten pokój. So the next week I met him again. W następnym tygodniu znowu się z nim spotkałem. And I went and bought this special Bible. Przyniosłem mu specjalną Biblię. This is called the Trucker's Bible. Truckers? Yeah, the Truckers. So it's a small Bible with rubber, but it looks like tires of a truck. Aha, czyli dla kierowców. Biblia dla kierowców, na okładce są takie opony odciśnięte. So I said, I've got a book for you. Mówi, mam dla ciebie książkę. And I said, you need to start reading. I chcę, żebyś zaczął ją czytać. And you told me that you would like a lot of money. Powiedziałeś mi, że miałeś dużo pieniędzy. I know a guy who wanted a lot of money. Też znam człowieka, który read chciał mieć dużo pieniędzy. Poczytaj księgę kaznodziei Salomona. That's a really wise guy. To był naprawdę mądry człowiek. Lots of women. Wiele kobiet miał. He wanted lots of money. Dużo szmalu. Lots of things. Wiele różnych rzeczy. But in the end it brought him nothing, just ale like you. Nic z tego nie miał w końcu. Read a story. Tak jak i ty. And przeczytaj tę historię. No i czytał księgę kaznodziei. I powiedział, człowieku, to jest historia mojego życia. I said, yes. God loves you. Bóg cię kocha. And he wants to change your life. I said, go and you can take this book, you can have it. Weź tę książkę i ona należy do ciebie. And then after I was leaving to go to the UK. Później wracałem do I went to say goodbye. Do Anglii. I chciałem się z nim pożegnać. And he said, look, i on powiedział, I've got five books. You said. He said, I've got five books. Okay. On powiedział, mam tutaj pięć książek. And right in the middle i po środku is the Bible you gave me, man. Jest Biblia, którą mi podarowałeś. And he took it and held it like this. I trzymał ją tak z wielkim... Yeah, he held it. Okay. Yes. Trzymał ją przy sercu. And then we said goodbye. I żegnaliśmy się. And I said, I'm going to see you in the kingdom of God, man. I powiedziałem mu, człowieku, zobaczę się z tobą w niebie. Take this book. W Królestwie Niebios. Weź tę księgę i módl się do Boga. Because God loves you. Bo Bóg cię kocha. You know, when this experience was finished, gdy to doświadczenie się zakończyło, I thought, where does this idea came from? Pomyślałem sobie, skąd ta myśl mi się wzięła. To tell this man about Luke 15. Żeby powiedzieć temu człowiekowi o Ewangelii Łukasza 15. And I said, thank you, Jesus. Powiedziałem, Panie Jezu, dzięki Ci. You are making me. Ty czynisz mnie. To become a fisher of men. Czynisz mnie rybakiem ludzi. You know, and I'm sure that there are many of you today. Wierzę, że jest wielu wśród nas tutaj. Who have similar experiences. Którzy mieli podobne doświadczenia. In which the Holy Spirit has led you. W których Duch Święty prowadził was. And I'm sure that if we had time today. I wierzę, że gdybyśmy mieli czas. To hear your stories. Aby usłyszeć wasze historie. We would all be encouraged. To bylibyśmy niezwykle zachęceni. You know, today I want to call us to a commitment. Dzisiaj wzywam was do poświęcenia. Because Jesus said, ponieważ Jezus powiedział, come follow me. Idźcie, pójdźcie za mną. And I will make you. A ja uczynię was fishes of men. Rybakami ludzi. Do you want to be made by Jesus? Chcecie być przemienieni przez Jezusa? Yes. Tak. He is making us. On nas czyni. He is in charge. On jest tym, który przewodzi. And he's going to use everybody. I on wykorzysta każdego i każdą z nas. In whatever circumstances. W jakichkolwiek jesteśmy okolicznościach. Sometimes you don't know what to say. Gdy nie będziemy wiedzieli, co powiedzieć. But God is making you. Ale Bóg czyni cię. Let us stand up and pray. Powstańmy do modlitwy. O Jesus. Drogi Jezu. Yeah, we just want to praise you this morning. Modlimy się do ciebie dziś rano.
that you have come from heaven. Ponieważ przyszedłeś z nieba. As a fisher of men. Jako rybak ludzi. And that you have fished us into your kingdom. I ty wyłowiłeś nas dla swojego królestwa. With your patience. Ty okazujesz cierpliwość. With your deep love. Głęboką miłość. You have bought it each one of us with your life. Wykupiłeś każdego z nas swoim życiem. And it's so wonderful to be your disciple. Tak wspaniale być jest twoim uczniem. To have this future in your kingdom. Mieć przedsmak tej przyszłości w twoim królestwie. And we thank you so much that we are part of this therapeutic spiritual community. Dziękujemy ci, że jesteśmy częścią tej duchowej społeczności terapeutycznej. And that you are our therapist. I że to ty jesteś lekarzem. That you are healing us. Że to ty leczysz nas. That you are recreating us. I odtwarzasz nas na nowo. You're taking away our fear. Zabierasz strach. Our shyness. Nasz wstyd. Maybe our nieśmiałość. Our level of irritation. Może poirytowanie. To become more like you. Abyśmy byli bardziej podobni do ciebie. And Lord, today. Panie, dziś. As you have called the first disciples. Tak jak wezwałeś i powołałeś pierwszych uczniów. We have heard your call. Usłyszeliśmy That's i my why we are wezwanie. Here. Dlatego tu jesteśmy. But today we want to recommit ourselves. Dziś pragniemy poświęcić się Tobie na nowo. Because we know that you are making us. Bo wiemy, że Ty nas czynisz. Make us Jesus. Czyń nas na nowo, Jezu. Into fisher of men. Czyń nas rybakami ludzi. According to your way. Zgodnie z Twoją wolą. Your method. Z Twoją metodą. So that your kingdom may be filled. Aby Twoje królestwo mogło być zapełnione. Thank you. Dziękujemy Ci. Amen. Amen.